Jesteśmy terapeutami medycyny praw natury we Wrocławskim Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Kwantomet. Skąd pomysł na taki serial terapeutyczny? Ten serial terapeutyczny jest podsumowaniem pewnego etapu naszych doświadczeń pracy terapeutycznej z naszymi klientami. Przede wszystkim zauważyliśmy, że większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że różne trudności życiowe uruchamiają w naszych organizmach bardzo sensowne i potrzebne procesy, których fragmenty medycyna szkolna diagnozuje jako tak zwane choroby czy różnego rodzaju objawy. Chcemy pokazać w serialu przykładowe sytuacje, które mogą takie programy uruchomić po to, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć sytuację być może podobną do tej, którą przeżył i zastanowił się, czy tak zareagował jak nasi serialowi bohaterowie. I jest to bardzo istotne, ponieważ ta reakcja, która uruchamia w trudnej sytuacji specjalny program natury, która zawsze nam pomaga, na początku tego procesu nie daje jeszcze żadnych objawów, nic nie boli, nic nie dolega, ale kiedy jesteśmy wyczuleni na te specyficzne przeżycia, to my potrafimy już przewidzieć te diagnozy czy prognozy, które nastąpią w przyszłości. W związku z tym możemy im skutecznie przeciwdziałać, czyli możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ta tak zwana choroba w ogóle nie wystąpi. Choroba na własne życzenie. Skąd pomysł na taki tytuł? W większości przypadków jest tak, że kiedy doświadczamy tych różnych trudności życiowych, to powinniśmy je zakończyć. I każdy z nas to czuje, że jakiejś sytuacji nie chce, ale ma różnego rodzaju opory, żeby podjąć takie aktywne działanie. W związku z tym, jeżeli jest w tej trudnej dla siebie sytuacji zbyt długo, to jakby pracuje na wielkość objawów narządowych, czy na powagę tej choroby, która będzie w przyszłości. Więc poniekąd jest to na własne życzenie w sytuacji, kiedy my nie lubimy zmian, nie chcemy tych zmian życiowych, boimy się podjąć jakieś decyzje, wydaje nam się, że te decyzje będą bardzo trudne. Naszym zadaniem, zadaniem wszystkich terapeutów w Kwantomedzie, jest dać wsparcie każdej takiej osobie, która jest zdeterminowana i chce tych zmian w życiu, tak naprawdę chce wygrać swoje zdrowie albo życie. A dlaczego odgrywają tę rolę tylko i wyłącznie terapeuci? Chcemy, żeby ten serial, te wszystkie sytuacje, które w nim pokazujemy, były jak najbardziej wiarygodne. My potrafimy bardzo dobrze zanalizować taką sytuację i ją pokazać. Nie chcieliśmy pisać jakiegoś sztucznego scenariusza, który byłby odgrywany przez aktorów. Postanowiliśmy, że sami pokażemy te wszystkie sytuacje, sami odegramy rolę i że będzie to po prostu wiarygodne i przekonujące. A skąd te historie? Wszystkie te historie opowiedzieli nam pacjenci i my pokazujemy je w serialu, w każdym odcinku inną historię. Zmieniliśmy naturalnie imiona czy tych osób, które pokazujemy w danym odcinku, czy zmieniliśmy inne informacje, dzięki którym byłaby możliwa identyfikacja jakiejś osoby. A kto przygotowuje scenariusz? Scenariusz pisze samo życie. My tylko spisujemy go i łączymy w kolejne sceny. Zapraszamy Państwa do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał Kwantomet TV na YouTube. Być może ktoś z Was dzięki naszemu serialowi zobaczy tam swoją historię. Witaj, cześć Małgosiu. Cześć Leszek. Co tam słychać u Ciebie? A u mnie jest co bez zmian. No bo słuchaj, bo chciałem Cię zaprosić na wykład u nas filozofii. Wiem, że jestem wykładem. Ale wiem, że Cię to interesuje. Ale wiesz Leszek, że ja nie mogę przyjść. No ale dlaczego nie możesz przyjść? Przecież no to jeżeli Ciebie coś interesuje, to po prostu przychodzisz. Nie mogę przyjść dlatego, że mój mąż
tego nie zaakceptuje, że ja gdzieś wychodzę z domu, a jeszcze jak on by się dowiedział, że będą tam jacyś mężczyźni, to po prostu czekają mnie przesłuchania i takie różne nieprzyjemności. No. Po prostu chciałabym bardzo, ale nie mogę. No ale myślę, że to tak nie można żyć, że to po prostu do nikąd prowadzi takie rozwiązanie, bo ty się nie możesz rozwijać, no, a masz jakieś zainteresowania, no nie, to może powinnaś się zwrócić do kogoś o pomoc, żeby jakby znaleźć jakieś rozwiązanie, jak sobie poradzić z tym, żeby po prostu on to umiał zaakceptować i żebyś ty... On tego, Leszek, nie zaakceptuje. Ale może są specjaliści, którzy potrafią na tym z tobą porozmawiać i coś ci podpowiedzieć. Może oboje powinniście trafić na taką terapię jakąś. Może to i racja. Może poszukam jakiegoś terapeuty. Co panią do mnie sprowadza? Jaka jest pani główna skarga? Mam obniżony nastrój, nic mi się nie chce robić. Nie mam żadnych znajomych. Cały czas siedzę w domu. Jak wygląda pani życie? No moje życie wygląda zasadniczo bardzo dobrze. Mam męża, mój mąż mnie bardzo kocha. To skąd ten obniżony nastrój, brak znajomych? O czym chce pani tak naprawdę porozmawiać? No to może o mężu opowiem. Proszę mi o nim opowiedzieć. Dobrze. Cześć. Cześć. Dobrze, że przyszedłeś, bo akurat kolacja jest. Co zrobiłaś do jedzenia? No takie burgery. Przecież wiesz, że takich rzeczy nie jem. No ale przecież... Jakbyś o szkole robiła, to byś się zapytała go. Sama sobie jedz. Gośka, gdzie mój kapelusz? Nie wiem, pewnie gdzieś położyłeś. Poszukaj go. Nie każ mi szukać, tylko ty mi go znajdź. Ale ja nie wiem, gdzie jest twój kapelusz. Jak nie wiesz? Tutaj nikogo nie było. Jak nie było? Przecież twoje dzieci mają klucze. Pewnie weszły i mi schowały gdzieś. No ale myślisz, że ci schowały specjalnie kapelusz? Myślę, że tak. I niech oni tu więcej nie przychodzą. Ale twoje dzieci mogą tu przychodzić, tak? No tak, zaraz będziesz się czepiała moich dzieci. Naprawdę nie wiem, co się stało z twoim kapeluszem. Wiesz co, ładnie ci w tej koszuli. Co, tylko w tej? Leszek, to ci pewnie się podoba w każdej koszuli. Wiesz co, może pojechałabym w sobotę do córki i do wnuczki, trochę u nich posiedzieć. Ale po co? Przecież widzicie się codziennie w pracy. Ale tylko z córką, a z wnuczką przecież już się nie widziałam tak dawno. Może coś byśmy w ogródku porobiły, jest tak ładnie. Ale ja inaczej zaplanowałem ten dzień. Ale jak? Co zaplanowałeś? Nic nie zaplanowałem, ale miałem zaplanować. Ale przecież ja wiem właśnie, że ty nic nie planujesz, więc też mam siedzieć w domu. Ale z Leszkiem to byś na pewno chciała spędzić taki wolny dzień. No cześć, szkoda, że nie zszedłeś po mnie, bo taka ciężka ta walizka. A z kim byłaś na szkoleniu? No z nikim, przecież wiesz, że sama. Sama? A Leszek z tobą nie był?
No przestań, przecież wiesz, że Leszek nie jeździ ze mną na szkolenia. A kto tam był? Uczestnicy przecież byli różni. Sami faceci pewnie, tak? No, w większości faceci. No ale co z tego? Przecież o tym nie decyduje, kto jest na szkoleniu, prawda? A z kim spałaś? Z nikim. Jak z nikim? To czemu nie odbierałaś telefonów? No bo przecież na szkoleniu nie mogę odbierać telefonu. A w nocy też masz szkolenie? Po prostu zapomniałam podgłosić ten telefon. Słuchaj, wiesz co, jest taki fajny wykład filozoficzny. Może ja bym na ten wykład poszła. Po co? Jak to po co na wykład? No przecież na wykład wiesz, że mnie to interesuje. Mhm. Ale Leszek tam będzie? A ja nie wiem, czy on będzie. Co mnie to obchodzi, czy on tam będzie? Leszek jest na wszystkich wykładach. A ty chodzisz na nie dla niego. No ja jeszcze nie byłam na żadnym wykładzie. Chciałam po prostu iść na pierwszy. Ja cały dzień pracuję, a ty gdzieś po wykładach się będziesz uczyć. Dobrze, to nie pójdę w takim razie. Słuchaj, pomógłbyś mi coś w domu zrobić. Nie wiem, idź do sklepu, zrób zakupy, idź z psem. Gośka, przecież wiesz, że od dłuższego czasu tworzę dzieło. Ale ty to dzieło tworzysz od 15 lat i nie możesz go skończyć. I tobie by na tym zależało, żebym go nie skończył, tylko zajmował się jakimś pierdołami. Mi tylko chodzi o to, żebyś mi po prostu pomógł. Wszystko jest tutaj na mojej głowie. Prawda? Jak na twojej głowie? Wychodzisz z pracy, kiedy chcesz, większość czasu spędzasz w domu. Co ty masz do roboty? No ale przecież myślisz, że tutaj się wszystko samo robi. Leszka to byś na pewno nie poprosiła, żeby szedł na jakieś głupie zakupy. Ja nie mam czasu. Wiesz co? Wymyśliłam takie fajne szkolenie na temat tego, jak być w kontakcie z klientem. Wszyscy uczą technik, a ja bym powiedziała o kontakcie. Tyle ty mi mówiłeś, że to jest fajne, być w kontakcie. Ty masz zawsze jakieś głupie pomysły. A wszystko, co wiesz, to jest wyczytane w czasopismach i w jakichś głupich książkach. Leszkowi też już się chwaliłaś swoim pomysłem? Na pewno. Wiesz co? Moja córka zaprasza nas z okazji urodzin wnuczki do Pizzy Hut. Fajnie, nie? I co? Ty myślisz, że ja tam mam iść? Chyba ci pogięło. Jeszcze mnie jacyś klienci zobaczą albo znajomi? W takim lokalu? To są lokale, do których wy się nadajecie. A po drugie, zobacz, jak ty wyglądasz. Siedzisz całymi dniami w domu, chodzisz po jakichś lokalach, jesz jakieś byle co. Zobacz, jak wyglądasz. Niedługo się w ciuchy nie będziesz mieściła. I będą następne wydatki. Na pewno nie twoje. Wiesz co? Tak już od dawna się zbieram, żeby z tobą porozmawiać, bo... Tylko proszę cię, naprawdę nie denerwuj się. Ja nic złego nie mam na myśli i nie chcę ciebie atakować. Chciałam po prostu tylko grzecznie się zapytać, kiedy zaczniesz mi dawać jakieś pieniądze na życie? Ale ja ci przecież daję pieniądze na życie. Dajesz mi pieniądze, ale tylko dajesz mi pieniądze na swoje rachunki. A ja mówię o pieniądzach na życie, bo jeżeli jesteśmy małżeństwem i mieszkamy razem, no to mógłbyś dołożyć się do pieniędzy na jedzenie, na opłaty, ja o tym mówię. Ale co, ty chcesz się ze mną targować o pieniądze? Ja tylko chcę, żebyś zrozumiał to, że jeżeli jesteś moim mężem, no to powinieneś dawać mi jakieś pieniądze na życie. Gośka, ja całymi dniami pracuję i daję ci pieniądze. Ale nie dajesz mi pieniędzy na życie, tylko na swoje rachunki i na swoje przyjemności.
Myślałam, żebyś mi dawał jakąś kwotę miesięcznie, nie wiem. 1000 złotych. Daję ci pieniądze. Ale nie na życie! Kiedy ty to w końcu usłyszysz? Dajesz mi tylko na swoje rachunki. Trzeba zapłacić ZUS, dajesz mi wyliczone na ZUS. A ja mówię o życiu, o jedzeniu, o opłatach. Ale ja muszę mieć na perfumy, muszę mieć na golfa, muszę mieć na ciuchy. Muszę też jakoś żyć. Ale jak mam żyć? Gośka, ty w ogóle widzę, nie rozumiesz, co to znaczy małżeństwo. A co ty dzisiaj tak wcześnie przyszedłeś? A tak jakoś się złożyło. Co to za facet? Jaki facet? No jak to jaki facet? Ten, którego posty polubiasz. Nie wiem, po prostu daje fajne posty, no to je polubiam. Obcego faceta posty polubiasz. A to ciekawe. Słuchaj, na takiej zasadzie to właśnie działa, że ludzie tam dają swoje posty czy jakieś informacje. Jeżeli to się komuś podoba, to nie znając tego kogoś, po prostu dajesz mu lajka, polubiasz to. To naprawdę nic nie znaczy. A to ciekawe, nic nie znaczy. A facet jest u ciebie jako twój znajomy. I to nic nie znaczy. Nie znam go, tak? Nie znam go. Ja i tak wiem swoje. Jak pani to robi, że mąż ma nad panią taką władzę? Ale to przecież nie ja robię, bo wszystko robi on. Ale to pani decyduje o tym, jak wygląda pani życie. Dlaczego akurat tak chce pani żyć? No nie chcę, właśnie dlatego do pani przyszłam. Ale sama nie umiem sobie poradzić w tej sytuacji. Z tego co widzę, ma pani nadwagę. Opuchnięte kostki u nóg, obrzęknięte palce u rąk. Przeżyła pani biologiczny konflikt o treści, czuć się zupełnie samym, niezaopiekowanym, jak ryba wyrzucona na brzeg. No właśnie dokładnie tak się czuję. Jestem kompletnie sama. Kompletnie. Nic nie mogę, nic nie mogę się zaangażować. Wszystko jest w domu na mojej głowie. Mój mąż w niczym mi nie pomaga. O wszystkim ja muszę decydować, a jak zadecyduję, to on ma do mnie pretensje o tę decyzję, a jak nie zareaguje i nie zadecyduje, to on też ma pretensje. Czyli cokolwiek bym nie zrobiła, słyszę cały czas złe słowa, przekleństwa, wyzwiska i pretensje. A jak wygląda wasza intymność z mężem? No naszej intymności nie ma. Ma pani także nadmiar tkanki tłuszczowej na brzuchu. Jest to taka naturalna bariera, która odgradza panią od męża, by nie mogła pani być z nim naprawdę blisko. To też ma sens, bo ja po prostu nie chcę z nim być blisko. Dlatego, że nawet nie chcę mu mówić o zwykłych, codziennych sytuacjach, żeby on nie musiał, żeby ciągle mnie nie krytykował. I jeżeli mu nie mówię nawet o tych zwykłych, codziennych sprawach, no to również nie chcę, żebyśmy byli blisko, ja nie chcę się z nim kochać. Czy teraz rozumie pani sens tego biologicznego programu cewki zbiorczej nerki i to skąd ta woda gromadzi się w organizmie? Rozumiem to w ten sposób, że jeżeli czuję się taka kompletnie sama, jakby wszystko było stracone, jak ta właśnie przysłowiowa ryba wyrzucona na brzeg, to mój organizm musi zatrzymywać na tym poziomie biologicznym wodę, żeby umożliwić mi przeżycie, tak? Mm-hmm. Tak to dokładnie rozumiem. Bardzo dobrze to pani rozumie. Jest pani teraz w aktywności tego konfliktu, stąd gromadzenie tej wody w organizmie.
Musi pani zakończyć tę aktywność, co dla pani oznacza, że będzie pani musiała podjąć osobiste decyzje i doprowadzić do realnych zmian w pani życiu. No ja mam w zasadzie poza tymi problemami takie dosyć wygodne życie. Czy ja rzeczywiście muszę podejmować jakieś działanie, czy mi wystarczy, że na przykład będziemy tutaj rozmawiać o moim mężu, żebym ja, nie wiem, zobaczyła go jakoś inaczej, albo zrozumiała, dlaczego on się tak zachowuje? Nie, to pani decyduje o tym, jak wygląda pani życie i to pani musi dokonać tych zmian. Co by w pani przypadku było taką konfliktolizą? Żeby go nie było. Rozumiem. Traktowałaś mnie jak śmiecia. To wszystko było dla twojego dobra, ale ty jeszcze tego nie rozumiesz. Pani Marta powiedziała, że żebym mogła schudnąć, powinna prowadzić tę terapię dwutorowo, to znaczy po pierwsze zakończyć aktywność biologicznego konfliktu i myśmy to już zrobiły. I też druga ważna sprawa, żeby przyjść do pani po takie wsparcie w żywieniu, które też mi pomoże schudnąć. Mogę na takie wsparcie liczyć? Tak, oczywiście. A jak to wygląda? Przede wszystkim, tak jak tu pani wspomniała, jedzenie, czyli odpowiedni dobór składników pokarmowych jest tutaj rzeczą najważniejszą. Bo tak jak powiedział Hipokrates, jedzenie jest lekarstwem, a lekarstwem jest jedzenie. I te wszystkie konflikty możemy zakończyć, ale najpierw musimy zrobić badanie na skanerze kwantowym, żebyśmy się dowiedzieli, jakie te procesy czy konflikty w pani organizmie zachodzą, żeby można było je wyeliminować.